Dzień dobry, dzień dobry. Ja tutaj się schowałam troszkę wydma, żeby mniej wiało, żeby było mnie lepiej słychać. Status nadmorza wygląda następująco. A ja dzisiaj opowiem Ci o tetrahydrokanabinolu i kanabidolu. Czyli jaka jest różnica między THC a CBD i do czego można używać tych dwóch substancji. Generalnie jest tak, że THC w Polsce jest zabronione, a CBD jest dopuszczone. Ale tutaj, jeżeli chodzi o regulację prawną przy CBD, producenci nie mają żadnego wymogu, nie ma żadnej stacji kontroli, żadnej instytucji, która by regularnie kontrolowała każdy wypuszczony na rynek produkt o nazwie CBD pod względem deklarowanej jakości na opakowaniu. I według raportów niezależnych komisji tylko 30% produktów na rynku zawiera deklarowaną ilość CBD w butelce. I to faktycznie jest plaga, to też opowiadałam na poprzednim live, to jest plaga tego rynku, dlatego że kupujemy coś z nadzieją, że w składzie będzie dokładnie to, za co zapłaciliśmy, ale dostajemy coś bardzo rozcieńczone, rozwodnione i bez tej ilości CBD, która byłaby terapeutyczna. Dlatego nasz produkt jest poddawany badaniom i jest sprawdzany, czy firma, która nam to CBD produkowała, trzymała się tych widełek, jeżeli chodzi o koncentrację, i u nas tego CBD faktycznie jest tylko 10%. Dodatkowo ta firma ma kultywację konopi w Polsce. I teraz jeszcze o tych konopiach. Generalnie w Polsce jest tak, że sprzedawanie nasion jest legalne, ale hodowanie konopi bez pozwoleń już nie jest. Nie wiem, czy słyszałaś o tym wcześniej, a jeszcze czekam, jest Maryla, widzę, więc Maryla, daj mi znać, czy mnie słychać, bo tutaj jak zwykle nad morzem są dość duże fale, jest wiatr, a nie chciałabym zdzierać z gardła, jeżeli wiatr mnie zagłusza. Jeżeli chodzi o hodowanie konopi, to w Polsce to jest nielegalne. Trzeba mieć specjalne pozwolenie, trzeba wystąpić o specjalne pozwolenie i trzeba zadeklarować odbiorców takiej konopi. Tylko ja tutaj mówię o konopi terapeutycznej, która będzie zawierała i CBD, i jakieś tam minimalne ilości THC. Konopia siewna to jest zupełnie coś innego, to też trzeba zarejestrować w gminie, ale konopia siewna jest używana, trzeba rozróżnić. Czasami pójdziecie do sklepu spożywczego, może takie podstawy, pójdziecie do sklepu spożywczego i znajdziecie tam olej konopny. Taki ciemny olej, tak orzechawy trochę w smaku, on będzie kosztował za dużą butelkę 30 zł. To nie jest to samo co olej CBD, tylko że olej konopny jest ekstrahowany z innych części roślin. I olej konopny, czyli taki olej konopny spożywczy, który jest w dużej butelce za kilkanaście złotych, możecie dodawać do posiłków i jeść go w nieograniczonych ilościach. Jeżeli chodzi o te małe koncentraty, to uzyskuje się z kwiatu stanów. Czyli jak roślina, ona jest włóknista. W ogóle kiedyś konopie były używane na statkach do produkcji lin albo do produkcji różnych materiałów. Czasami nawet flagi czy jakieś totemy, znaki były malowane właśnie na tych konopnych materiałach, dlatego że to wtedy było dostępne. I dopiero po jakimś czasie okazało się, że te kwiatostany mają funkcję właśnie, to się równolegle trochę okazało, ale w Europie to nie było aż tak mocno stosowane. Za to w czasach kolonialnych w Indiach konopie były już używane, czyli te ekstrakty z kwiatostanów, w celach leczniczych. I na to są też najróżniejsze dokumenty, które się zachowały. Ale wracając do tego małego CBD. Tutaj używamy kwiatostanów. Kwiatostany są o tyle ciekawe, że mają bardzo intensywny zapach i mają taki biały pyłek na sobie. Te kwiatostany są takie dość duże. Zresztą jak widzicie kiedy, gdzieś w reklamach tych produktów konopnych, to zawsze są takie piękne listki i są pokazane takie obfite kwiatostany. To właśnie z tych kwiatostanów uzyskuje się ten olej CBD. I teraz w zależności od odmiany rośliny, czy to jest sativia, czy to jest indyka, ilość tego CBD w kwiatostanie może się różnić, proporcja THC do CBD. I w Polsce jest tak, że sprzedawać można CBD, ten olejek CBD, a THC jest chroniony prawem. I to mogą robić tylko firmy, które mają to specjalne pozwolenie. Jest kilka takich produktów farmaceutycznych, ale one i tak są sprowadzane z zagranicy, z tego co wiem, w Polsce to jeszcze nie jest takie popularne. I teraz jeszcze raz, co ten CBD jest w stanie dla nas zrobić. On jest w stanie oddziaływać na nasz własny wewnętrzny układ kanabidolowy.
Musicie sobie sprawdzić, jak to się wymawia. Ja mam dysekcję i dysgrafię i zawsze mam z tymi literkami problem. Tak samo jak borelioza albo borelioza. Embarrassing, żenujące. Jeżeli chodzi o ten układ, to jest w naszym organizmie taki układ, który bezpośrednio współdziała właśnie z tym CBD, który jesteśmy w stanie przyjmować. I on działa tonizująco nie tylko na procesy mózgowe, ale też procesy układu odpornościowego naszego. Dlatego przyjmowanie CBD jest w stanie wpływać na odporność naszego organizmu. Czyli CBD nie tylko będzie nas wyciszało, a w ogóle to jeszcze wczoraj, przygotowując dla Was posty, sprawdzałam publikację w PubMedzie na temat udokumentowanego wpływu CBD na organizm człowieka. Jest bardzo dużo publikacji meta-analizy na temat epilepsji, że CBD jest w stanie znacząco obniżyć ilość napadów epilepsji w ciągu dnia. I tego faktycznie jest tak sporo. Jeżeli chodzi o wszystkie inne kwestie prozdrowotne, to tak jak Wam mówiłam, CBD jest bardzo słabo przebadanym produktem, dlatego że za badaniami stoją ogromne pieniądze i trzeba mieć też dodatkowe pozwolenie, dlatego że podawanie CBD na dużych grupach, czyli kilkaset osób, kilka tysięcy osób, wymaga dodatkowego pozwolenia. Ale jest też bardzo dużo doniesień na temat zapalenia stawów i tego, że CBD tutaj też działa uśnieżająco ból, obniżająco poziom tego stanu zapalnego. Więc tutaj jak najbardziej te publikacje wszystko potwierdzają to, co Wam opowiadałam ostatnio w postach i live'ach. Znalazłam też informacje w publikacjach medycznych na temat tego, że CBD usprawnia proces trawienia i wspomaga funkcję układu pokarmowego. Ja Wam opowiadam o tym, że CBD hamuje rozwój karmity. I tutaj wiadomo, że prawidłowy mikrobiom, czyli prawidłowa flora bakteryjna w przewodzie pokarmowym bardzo pomaga, jeżeli chodzi o wszystkie procesy trawienne. Więc tutaj te informacje są wspierające. Jeżeli chodzi o dawkowanie, to znajdziecie ją u nas na stronie, tak jak zawsze, na zielonydetox.pl. Ja dawkowałam kilka kropli rano i kilka kropli wieczorem. Wiem, że wiele osób ogranicza się do jednej kropli tak godzinę przed snem. Więc możecie śmiało zacząć od takiej ilości. CBD ma bardzo interesujący, lekko ciepkawy posmak, ale wiem, że podawanie go u dzieci nie sprawia większego problemu, bo ten smak czy zapach nie jest bardzo intensywny, jak na przykład w przypadku andrografisu. Ja przypominam, że nasze CBD 10% kosztuje teraz 99 zł i to jest cena totalnie abstrakcyjna, jeżeli chodzi o taką jakość tego produktu. Zachęcam Cię bardzo serdecznie, możesz go zamówić na naszej stronie. A ja chciałam tylko przypomnieć, że CBD kupujemy u polskiego rolnika, jeżeli można tak powiedzieć, u polskiego producenta, który ma wszystko od A do Z u siebie. Także to też jest wspieranie polskiego biznesu, polskich firm. Myślę, że to jest fenomenalne. On the top of all. Na szczycie tych wszystkich innych korzyści prozdrowotnych. Zachęcam Cię bardzo serdecznie, żeby spróbować, jeżeli CBD nigdy nie próbowałaś, pomaga też w stanach depresyjnych, w stanach zawirowań emocjonalnych, właśnie też ze względu na ten układ kanabidolowy, czy kanabido w organizmie naszego człowieka, że on jest w stanie w jakiś sposób, właśnie to jest to, że jestem tak niespecyficzna, jeżeli chodzi o ten układ i mówię w jakiś sposób, to też oznacza, że ten układ w naszym organizmie był bardzo słabo zbadany do tej pory. I jeżeli zaczniesz szukać informacji na ten temat, jest ich bardzo mało. Dlatego jesteśmy w stanie tylko powiedzieć, że wspomaga, że w jakiś sposób oddziałuje, że po efektach widzimy, że tutaj CBD jest w stanie wesprzeć pracę mózgu i poprawić skupienie, obniża poziom stresu. Jeżeli macie jakieś wystąpienia przed sobą, jakieś stresujące dni, czy stresujące sytuacje, to badania pokazały, że CBD jest w stanie obniżyć poziom stresu osób, które przyjmowały go na kilka dni przed taką sytuacją i te osoby lepiej sobie radziły w sytuacjach stresujących. Ale dla mnie osobiście CBD jest najważniejsze pod kątem właśnie przewodu pokarmowego, pod kątem zmniejszenia ataków epilepsji, padaczki, podniesienia odporności, zmniejszenia bólu i zmniejszenia stanu zapalnego. I myślę, że dla tych powodów CBD warto przyjmować. CBD bardzo fajnie łączy się, jeżeli chodzi o właściwości z naszą kurkumą, więc to połączenie jest fenomenalne, dlatego że kurkuma będzie wspierała wątrobę i to wszystko będzie działało jeszcze lepiej.
I to chyba tyle. A jeszcze muszę wspomnieć, że ta promocja na CBD po prostu się już kończy, więc jeżeli jeszcze nie zaopatrzyłaś się w ten olejek, a chciałabyś go spróbować, to zachęcam Cię bardzo serdecznie, bo te nasze produkty są, są po prostu drogie, więc warto polować na tę promocję. A ja Ci pokażę, powstała już pożegnawczo, update z nadmorza. Plaża jeszcze pusta, bo jest bardzo wcześnie, ale mamy taki porządny słoneczny dzień, zobacz, żadnej chmurki na niebie, także jest przepięknie. Mam nadzieję, że było mnie słychać. Piszcie w komentarzach, co Wy słyszeliście, co wiecie. Chętnie później zerknę i podpisuję. Ja już kończę, pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie i zachęcam Cię bardzo do zakupu naszego CBD, gdzie to 10% jest pewne, skontrolowane, tak jak mówiłam wcześniej, niezależna stacja badawcza przebadała suplementy o nazwie olejek CBD na rynku i tylko 30% z tych deklarowanych miało taką ilość składnika aktywnego, jaka była napisana na etykiecie. U nas masz tą pewność i ja Ci to gwarantuję. Także myślę, że warto. Buziaki i pa!